stał na początku drugiego spotkania. Zresztą sam mówi, że on nie będzie miał do nikogo indywidualnie pretensji. Natomiast czy wy macie do siebie gdzieś jak za krótką rozmowę? No tak to jest. Wygraliśmy 7-1 na pierwsze pytanie o to, co się stało. No ale tak. No myślę, że nieporozumienie, gdzieś brak koncentracji. Ja starałem się otworzyć linię podania Kamilowi, ale nie ma co roztrząsać, bo na pewno sobie porozmawiamy między sobą i już to zrobiliśmy, ale no myślę, że takie coś nie powinno się zdarzyć. Ale tak jak mówię, wygraliśmy 7-1 i myślę, że to nie jest główny punkt, na którym powinniśmy się koncentrować. No myślę, że w każdym meczu są takie momenty, że raz tak gra się klei lepiej, raz gorzej. Ale myślę, że mieliśmy to spotkanie pod kontrolą. No to są ciężkie mecze, jeśli wynik jest tak wysoki, no to gdzieś ta koncentracja myślę, że ucieka, chociaż nie powinna. Ale mimo wszystko myślę, że pokazaliśmy mimo tego z pierwszego początku drugiej połowy, że jeśli tylko ta koncentracja nam wróciła, no to końcówkę potrafiliśmy przycisnąć i udowodnić, że ten początek spotkania i ogólnie nasza dobra gra nie była przypadkowa. Nie, myślę, że no wiadomo, zawsze jest to zgranie jest mniejsze, ale nie ma co na to zganiać. Myślę, że nie wyglądało to źle, też nie ma barier językowych, wszyscy dobrze się rozumiemy, dobrze rozmawiamy ze sobą. Także wiadomo, im dłużej się ze sobą gra, to zgranie jest lepsze, ale tak jak mówię, nie upatrywałbym tutaj większego problemu. Cieszy Cię zaufanie z Leciana, kolejny mecz, dostajesz szans? Na pewno każdy, myślę, chce grać. Jest to każdego marzenie, żeby jeśli się tu przyjeżdża, to te minuty zaliczać. No, oczywiście, że cieszę się, gdy gram i robię wszystko na treningach, czy w klubie, czy tutaj w reprezentacji, żeby zdobyć to zaufanie selekcjonera i żeby dostawać jak najwięcej minut. Dziękuję. Dziękuję bardzo.